2023 ja lecę prosto. Mimo że nadal szukam brzmienia i bawię się formą, moi ludzie nadal ze mną, ciężko tu dorosnąć. Nawet mając tyle lat, zmagam się z tą fobią. Mam agorafobię, strasznie przerażają tłumy. Często piłem piwa, żeby się tutaj znieczulić. Ukrywałem się po kątach jak jebane szczury. Do tego każdy w moje sprawy wciskał te paluchy. Miałem 16 lat, jak zacząłem kleić wersy. Wtedy mocno wierzyłem, że jestem w tym najlepszy. Freestylowałem zawsze, gdy spożywałem setki. Wyrobiłem sobie dryk, żeby łatwiej pisać teksty. Zdałem prawko, jak skończyłem 18 lat. W samochodzie leciał beat albo leciał rap. Właśnie dlatego do neta wrzuciłem ten track, bo każdy mi mówił, że mam talent albo dar. Ósma bila na kanale, pierwszy numer AMG. Chciałem zrobić lepiej, ale ograniczał sprzęt. Strasznie siadał refren, ale średnio siadał tekst. Poprawiałem 1000 razy, ale i tak wyszło źle. Potem strasznie siadł mi tylko niemiecki trap. Zacząłem szukać bity, które rozjebią ten rap. Niestety mój głos jest taki sam jak i ja. Trochę niedoskonały i też ma dużo wad. Skończyłem 19 lat i to zrozumiałem. Poznałem cel, muzyka stała się moim światem. Nie umiem śpiewać, nic nie jest doskonałe. Ja idę na szczyty, a to nie jest mi pisane. Skończyłem 19 lat i to zrozumiałem. Poznałem cel, muzyka stała się moim światem. Nie umiem śpiewać, nic nie jest doskonałe. Ja idę na szczyty, a to nie jest mi pisane. Dla niektórych czuję się jak starszy brat, dla niektórych jak młodsze rodzeństwo. Zawsze za wszystko obwiniałem moją przeszłość, kiedy szukałem w sobie miłości jak Sherlock. Mam mocne wersy, moje życie robi się za mocne, aż boję się co będzie jak postawię kropkę. Mam w głowie chore jazdy, nie pomagają fobie. Róża na betonie uschła jak moje emocje. Nim zajdzie ostatnie słońce i wyjdzie księżyc, stanę się królem tego życia tak jak Pershing. Edyp rozdał karty i czuję się przeklęty. Jak byłem na dnie, nikt nie podał mi tam ręki. Skończyłem 19 lat i to zrozumiałem. Poznałem cel, muzyka stała się moim światem. Nie umiem śpiewać, nic nie jest doskonałe. Ja idę na szczyty, a to nie jest mi pisane. Skończyłem 19 lat i to zrozumiałem. Poznałem cel, muzyka stała się moim światem. Nie umiem śpiewać, nic nie jest doskonałe. Ja idę na szczyty, a to nie jest mi pisane.